opinia publiczna jest okłamywana. Bo mamy lasy, mamy wodę, no, mamy miedź, mamy siarkę, mamy tytan. Jesteśmy oszukiwani, bo polski rząd twierdzi, że one są nieopłacalne, żeby je wydobywać i tak dalej, ale zaraz się okaże, że koncesje na wydobywanie tych zasobów naturalnych dostaną firmy amerykańskie albo izraelskie. Zobaczcie, co robią z rolnictwem! Dlaczego? Jesteśmy usypiani, jesteśmy uspokajani, nic się nie dzieje, całe wszystko spokój, a nagle się okaże, że spłacamy. W 2017 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się prace nad ustawą numer 447 JUST. Sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie zobowiązanie do pilnowania, żeby Polska te roszczenia wykonała. Całkowite milczenie nie tylko polskiego rządu i polskiego prezydenta, ale również całkowite milczenie nieprzejednanej opozycji. Opinia publiczna jest okłamywana. Pan minister Jacek Czaputowicz, wygłaszając w Sejmie exposé na temat polityki zagranicznej, poświęcił tej ustawie kilka zdań, stwierdzając uspokajająco, że ona nie będzie wywierała w Polsce skutków prawnych. No jakżeż nie będzie wywierała, kiedy już wywiera? Kiedy już wywiera? Otóż, proszę Państwa, w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie jest specjalny urzędnik tylko do tej sprawy. Zrobi to każdy rząd, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej by się wywodził, bo przecież w tej sprawie między rządem dobrej zmiany a nieprzejednaną opozycją panuje zgodna zmowa milczenia. W całym świecie jest 500 miliardów ton węgla brunatnego, w tym w Polsce udokumentowano 200, a może nawet zbliżamy się do 300 miliardów ton. Podsumowując, wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami to jest 5,8 biliona amerykańskich dolarów. Dane są bezwzględne, które do mnie dotarły. Jakie? Bo ja wiem, że dość dużo. Że przy wydobywaniu miedzi w zagłębiu miedziowym, jeszcze srebrny wynik, tak, wydobywa się tonę złota i 600 kilo srebra. Jeśli profesorowie nasi mówią, siedzimy na niespotykanym bogactwie energetycznym. W jaki sposób robicie to świadomie, a w jaki sposób wypychacie tę świadomość, co robi z nami, co robią z nami Stany Zjednoczone. A może to nie stanowi w ogóle dla was żadnego problemu? Trochę stanowi. Stanowi. To dlaczego nie mówicie narodowi, jak jest? To jest właśnie klasyka tej władzy, nieważne czy to jest Platforma Obywatelska, nieważne czy to jest PiS, tam machniemy, jaki problem. Naród i tak zrozumie albo nie zrozumie, pal licho naród. Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnej polityki. Prawo i Sprawiedliwość spełnia żądania strony żydowskiej i tylko utrzymuje to, stara się utrzymywać to w tajemnicy przed polską opinią publiczną. To jest obrzydliwe, bo roszczenia żydowskie są jawnie głoszone. To jest ostatni dzwonek dla Polaków, żeby się obudzić. Niestety tutaj na Polonii wszyscy się dziwimy, jak to jest, że Polacy w Polsce śpią. Już po prostu śpią, w większości, a reszta społeczeństwa po prostu śpi. Śpi snem prowadzonego na rzecz. I ja tylko mogę dodać tylko jedno, co już powtarzam zawsze, że to, co ty dzisiaj na początku wspomniałeś, że to, co sprywatyzowano, to, z czego nas wywłaszczono, to jest zaledwie ułamek procenta tego, co nas może czekać. Zainwestowanie przez Żydów 10 miliardów dolarów, żeby wziąć prawie ponad 300, to jest kapitalny geszeft.
Dziadkowie cieszą się, że już w maju oboje dostaną 13. emeryturę. Może kupią mi jakiś fajny prezent. Na pewno będą nas częściej odwiedzać, bo znowu będzie jeździł autobus. A rodzice kupią nowe meble do naszego pokoju, bo od lipca będzie 500 zł na każde dziecko. Nasza kuzynka Ania chwali się, że poszła do pracy, a już niedługo nie będzie płacić podatków, bo nie ma jeszcze 26 lat. To tak jak ja. Lubię, kiedy nasza rodzina jest razem, a wszyscy są tacy radośni i szczęśliwi. Życzę wszystkim rodakom w kraju oraz Polakom przebywającym z dala od ojczyzny spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Czego, jak to się mówi, strona amerykańska od Polski oczekuje? Strona amerykańska zachowuje się wyrozumiale, dlatego że, tak jak powiedział ten wysłannik, w horyzoncie czasowym roku wyborczego nie oczekuje od rządu, żeby podjął kroki publiczne i formalne. Zatem po wyborach rząd na pewno przystąpi do realizowania kompleksowego ustawodawstwa, które żydowskim roszczeniom majątkowym nadały pozory legalności i bez względu, i że zrobi to każdy rząd, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej by się wywodził, bo przecież w tej sprawie między rządem dobrej zmiany a nieprzejednaną opozycją panuje zgodna zmowa milczenia. Pracuję w mediach amerykańskich, gdzie pracuję z kolegami Amerykanami, w większości Żydami i naprawdę brałem udział w wywiadach z Billem Clintonem i z różnymi ważnymi osobami i wiem, bo znam tych ludzi osobiście, wiem, że amerykańscy politycy najbardziej, jedyna rzecz, której się boją, to jest amerykańska opinia publiczna, tak? Oni się boją jeszcze opinii publicznej innej, europejskiej, że amerykańscy politycy właśnie na pierwszym rzędzie stawiają, o, nie możemy tego zrobić albo tamtego, bo co w Europie o nas powiedzą, tak? Jest takie myślenie i dlatego te protesty są tak bardzo zwalczane i dlatego one są tak bardzo potrzebne, bo jest to próba przebicia się do amerykańskiej opinii publicznej. Jeśli by się nam udało i ruszy fala w amerykańskiej opinii publicznej na temat nieuzasadnionych, gangsterskich, kryminogennych roszczeń żydowskich, no to wtedy naprawdę może dojść do tego, że politycy amerykańscy zaczną się zastanawiać, czy nie wycofać się z tej ustawy. I pytam się Państwa, czy chcecie Państwo pracować za miskę ryżu? Czy chcecie, proszę Państwa, być obywatelem trzeciej kategorii? Proszę Państwa, to nie jest obsesja. Po najbliższych wyborach może się okazać, że reprezentacja w parlamencie będzie tylko potrzebna po to, aby przegłosować prawo, które ułatwi Żydom realizację ustawy JUST na kwotę ponad 300 miliardów dolarów. To sprytne założenie Prawa i Sprawiedliwości, które często jest określane jako wielki sukces, a mianowicie emerytury, 13. pensja dla emerytów, dodatkowe 500+, to ma być założenie, proszę Państwa, na kwotę około 30 miliardów złotych. Przyjmijmy 40. To jest w granicach 10 miliardów dolarów. Proszę Państwa, zainwestowanie przez Żydów 10 miliardów dolarów, żeby wziąć prawie ponad 300, to jest kapitalny geszeft. 30 razy więcej. Tak. Wyjaśnią, jak wygląda rzeczywistość, a przede wszystkim rola stosunków polsko-amerykańskich. To, co Państwo jesteście świadomi, pytanie tylko w jaki sposób robicie to świadomie, a w jaki sposób wypychacie tę świadomość, co robią z nami Stany Zjednoczone. A może to nie stanowi w ogóle nawet żadnego problemu? Stanowi. To dlaczego nie mówicie narodowi, jak jest? To jest właśnie klasyka tej władzy, nieważne czy to jest Platforma Obywatelska, nieważne czy to jest PiS, tam machniemy, jaki problem. Naród i tak zrozumie albo nie zrozumie, pali licho naród.
Zobacz, jak oni nas zaorali. Tutaj Czaputowicz stoi, szczerzy się, szczerzy kły i siedzi, wiesz, jak słup soli stoi. Tu mu plują w twarz, tak? Plują, tak na chama mu tam, wiesz, plują w twarz obok niego. Pompeo mówi wprost o tym właśnie, o roszczeniach, którzy tam koledzy polscy ogarnijcie, bo trzeba płacić tam tralala. Potem na co wylatuje pani Mitchell z CNBC, która dowala, gdzie łączy wprost nazistów, ani słowa o Niemczech, podkreślam, o Niemczech, ani słowa nazistów i Polaków, jako jedno, tak? Potem pan ten Netanyahu wylatuje z tymi swoimi bzdurami, potem pan Katz i na koniec jeszcze tutaj pan Morawiecki tam, a tego, wiecie, rozumicie, no nic nie ma, umowa z 60 roku i tak dalej, i dzień później pani Mosbacher, i dowala. Nie ma żadnego tematu, jesteśmy na etapie z polskimi kolegami, że wałkują ten temat, tak, roszczeń, czyli wszystko jakby jest cały czas, no taka nieprawdopodobna dezinformacja, ale w mojej opinii świetnie przygotowana operacja wywiadowczo-medialna. Polski rząd wie, bo oni wszyscy przechodzili szkolenia dla liderów w Stanach Zjednoczonych i oni sobie doskonale z tego zdają sprawę i to nie jest polityka zaniechania, czy kłopoty, czy nie wiadomo co, to jest realizowana z żelazną konsekwencją polityka czwartego rozbioru Polski, tylko robią to w taki sposób, żeby to odbywało się pomału, niezauważalnie, żeby nikt nie zauważył. Dlaczego? Bo amerykańscy politycy najbardziej się boją amerykańskiej opinii publicznej. To, co zrobił Mike Pompeo w Warszawie, tak? Wyraźnie zażądał tych odszkodowań. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem głupi, ale na pewno nie władza, tak? Oni doskonale wiedzą, co robią i co jest grane. I teraz, jeśli premier Morawiecki wychodzi i mówi, że to nas nie dotyczy, bo są umowy kondemnizacyjne, doskonale wiedząc o tym, że Stany Zjednoczone nie uznają tych umów kondemnizacyjnych za ostateczne rozwiązanie prawne roszczeń żydowskich, to co on robi, to można tylko zinterpretować w jeden sposób. To jest skierowane do polskiej opinii publicznej, żeby nas oszukać. Żeby oszukać polską opinię publiczną, żeby oszukać zwykłego Polaka, żeby nam zamydlić oczy, żeby nas uśpić, żeby nas uspokoić, no bo jesteśmy prowadzeni na rzeź po prostu, tak? Tak jak te baranki, które idą gdzieś tam do rzeźni, trzeba je głaskać, trzeba je uspokajać, a za chwilę się im poderżnie gardło. I to jest właśnie to. Jesteśmy usypiani, jesteśmy uspokajani, nic się nie dzieje, wszystko spokój, a nagle się okaże, że spłacamy, różne są tutaj możliwości. No taką najbardziej rzucającą się, którą już wykryliśmy i społeczeństwo już coraz głębiej jest o tym poinformowane, to są te zasoby naturalne, o których polski rząd w ogóle nie mówi. W całym świecie jest 500 miliardów ton węgla brunatnego, w tym w Polsce udokumentowano 200, a może nawet zbliżamy się do 300 miliardów ton. I my mamy takie olbrzymie zasoby w samych wodach geotermalnych. Moglibyśmy całą Europę ogrzewać. Ktoś powie, no dobrze, ale kosztują otwory. Otóż po wojnie wykonano 36 tysięcy otworów wiertniczych, w tym 6 tysięcy otworów głębokich. Z tych 6 tysięcy otworów, 3 tysiące otworów, które można byłoby wykorzystać do budowy ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych. I te informacje poszły wielokrotnie do rządu w ciągu 28 lat. Niestety cisza, żadnych nie było odpowiedzi. Złoża złota są w lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska. Zasobność oblicza się na 350 ton. W połowie XIX wieku w Kalifornii była tak zwana gorączka złota. To znaczy, że dowiedziano się, że w jakimś rejonie Stanów Zjednoczonych jest bogactwo naturalne, jest złoto,
I proszę Państwa, tysiące czy dziesiątki tysięcy z całych Stanów Zjednoczonych, nawet ze wschodu i z innych krajów ruszyli na poszukiwanie. Proszę Państwa, to samo obserwuję dzisiaj to, co się dzieje na polskim rynku, że jest napływ inwestorów zagranicznych po to, żeby ulokować już tu swoje potencjały, aby w przyszłości ewentualnie przejąć kontrolę nad tym, co jest największym bogactwem naszego kraju. I ja tylko mogę dodać tylko jedno, co już powtarzam zawsze, że to, co ty dzisiaj na początku wspomniałeś, że to, co sprywatyzowano, to, z czego nas wywłaszczono, to jest zaledwie ułamek procenta tego, co nas może czekać, jeżeli rzeczywiście będzie tak, jak ja mówię. Dlatego jest apel do wszystkich, do całego społeczeństwa, ażebyśmy pilnie patrzyli, jak projekt tej ustawy jest konstruowany i czy tam nie są takie zapisy, które definitywnie świadczą o próbie przekazania kontroli obcym kapitałom. Takie podejrzenia istnieją nie tylko z mojej strony, ale tutaj też się powołam na Centrum Zrównoważonej Energii. To jest spółka czy grupa osób z Łodzi, która od dłuższego czasu obserwuje to, co się dzieje w zakresie ochrony środowiska i geologii i ona też ma takie obawy. Podsumowując, wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami to jest 5,8 biliona amerykańskich dolarów. Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu. W dodatku daleko wchodzącym, jak powiedziałem, na szelf bałtycki, tu mają Państwo mapę. Dane są bezwzględne, które do mnie dotarły. Jakie? Bo ja wiem, że dość dużo. Że przy wydobywaniu miedzi w zagłębiu miedziowym, jeszcze srebro drugie, tak, wydobywa się tonę złota i 600 kilo srebra. Więc ja się pytam, jeśli zagłębie miedziowe funkcjonuje w Polsce ile lat? Jeszcze Żagierka zaczęto wydobywać. Powiedział 50. Co roku tona. Co roku tona. I pamiętajcie o ja tym, się że pytam, to jest miliard dolarów zysku do budżetu. Gdzie? To dawne dane. Ja się tylko tak pytam. Największe dochody dla gmin. Gdzie jest to złoto? No, to jest Skarbi Państwa, nie? To jest spółka Skarbi Państwa. Ale ktoś... I akcjonariuszy, którymi są robotnicy. Zaraz, no to też taka ciekawa. Macie. Kuponówka tam. Ale czy ktoś ci powiedział o tym złocie? Nie, nikt nic nie powiedział, tylko ja tak zakładam. No, tak więc ja się pytam, gdzie jest to złoto wydobywane przy miedzi? Nie wiem. Też nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć, może ktoś powie. Słuchaj, chciałbym się dowiedzieć, dlatego, że jeśli słyszę, że Duda wywozi miliard euro do Poroszenki i daje mu. Ale dlaczego bez mojej zgody i twojej i reszty? Bo macie w dupie i mnie też. To co powiem? I mówię szpital mówi Błaszczak. Przyszły członek Błaszczak mówi, że budują nowoczesny chirurgiczny szpital za 150 milionów złotych. A on Poroszence wywiózł miliard euro. W przeliczeniu na tony paliwa umownego wartość energetyczna tego fenomenu co najmniej 70 razy przekracza wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego. Polska może produkować praktycznie nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej. Na terenie Suwalszczyzny powstała baza natowska. A przecież tam mamy olbrzymie zasoby rud tytanowych i pierwiastków ziem rzadkich, w tym neodymy. Jeśli profesorowie nasi mówią, siedzimy na niespotykanym bogactwie energetycznym, bo zapotrzebowanie energii w Polsce jest, może być z naszych własnych zasobów pokryte na następne 500 lat. Wiecie, co to oznacza? Jesteśmy naprawdę Kuwejtem. Przecież zasoby ropy i gazu mamy większe niż w Kuwejcie, tylko dużo głębsze. Ale my mamy technologię polską. 10 kilometrów otwór wykopać w tej chwili to jest 3 miesiące. Mało tego, można go kopać tak, pokierować go odpowiednio. Rozumiecie, co to znaczy? To znaczy uniezależnienie się energetyczne od kogokolwiek. A wiecie, co to znaczy? Niesamowite bogactwo Polaków. A wiecie, że mamy kopaliny niezwykle cenne na świecie,
mamy tytan, mamy molibden, mamy różnego rodzaju ziemie rzadkie. Wiecie, co to oznacza? To oznacza niesamowite bogactwo naszego kraju. A my teraz żyjemy jak nędzarze w niezwykle bogatym kraju, bo popatrzcie na emerytów. Myślicie, że 880, no to tak, no to emerycie damy te 880, najedz się dzisiaj, a jutro możesz już zdychać dalej, tak zdychasz do tej pory. A co wtedy, gdybyśmy te wszystkie rezerwy uruchomili, żeby emeryci mieli co miesiąc o 1000 więcej? Bez żadnej łachy. Co by się stało, gdybyśmy potencjał intelektualny, który mamy w Polsce w tej chwili, uruchomili, a nie możemy uruchomić? Zobaczcie, co zrobili z grafenem. Za grafen powinni siedzieć w więzieniu. Zobaczcie, co robią z rolnictwem. Dlaczego? Bo oni wszyscy mają to opanowane, mają to wszystko pozapłacane. Tam są niesamowite łapówki popłacone. I to można zatrzymać, ale tylko wtedy. Dlatego, że kiedy byśmy te trzy małe elementy, gdzie tylko jeden jest nowy, wprowadzili do Polski, nie ma korupcji. Przecież korupcja zjada nas, to, że jemy dziadowskie jedzenie, to, że emeryci jedzą gnój naprawdę, my wszyscy. Wynika to z tego, że takie są zrobione ustawy, a ustawy są zrobione przez kilku ludzi. Kilku ludzi. Nikt się narodu nie pyta o to. W związku z tym przekupić polityków to jest bułka z masłem, zrozumcie. Lekarz, ale na odpowiednim stanowisku, którego nie wymienię, dostaje prywatnie od 11 do 14 milionów złotych łapówki. Rozumiecie to? Wystarczy podpisać jeden papier. Teraz koncerny farmaceutyczne to jedno, koncerny chemiczne, Monsanto, glifosat, mówiliśmy, mówił doktor Jaśkowski, wykańcza zdrowotnie cały naród, równo. Dlaczego? Bo my nie mamy kontroli nad tymi szaleńcami. A cóż to przekupić 20 posłów? Dla każdego po 10 milionów, to oni na lunche wydają tyle w miesiąc. To jest ślina, to jest nic. A gdyby zrobić tak, jak ja mówię, ohoho, przekupcie teraz 30 milionów Polaków. Nie da się. Proszę Państwa, cała strona zachodnia, jak Państwo widzą, ma kolor intensywny. Tutaj te plamy, takie największe czerwieni, to znaczą, że na głębokości 6 tysięcy metrów mamy temperaturę 350 stopni. Proszę Państwa, czyli możemy budować energetykę geotermiczną, opartą na energii gorących skał. I mamy znowu takie technologie, opracowane polskie. Polska myśl techniczna. I właściwie to nikogo nie interesuje rządzących. Weźmy jeszcze inną miejscowość, Ząbkowice Śląskie. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce. Proszę Państwa, złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie, użyję niewłaściwego słowa, są zanieczyszczone złotem, żyłami złota. Czy jest takie drugie państwo na świecie, które ma takie bogactwa? Ale dlatego wszyscy kochają Polskę, a nienawidzą Polaków, bo my jesteśmy suwerenem tej ziemi. O tym mówi artykuł 4 tej Konstytucji. Suwerenem państwa jest naród, który rządzi bezpośrednio lub za pomocą swoich pośredników. Niestety nie mamy pośredników, mają i partie masońskie. I to jest właśnie błąd, który trzeba zmienić. Czerpaliśmy przez tyle lat ropę z tak zwanego Związku Radzieckiego. To proszę sobie wyobrazić, że te złoża ropy Związku Radzieckiego leżą 1000 km od Moskwy na wschód w Tarystanie. Na głębokości, nie wiem czy ktoś zgadnie, 7 km, 7 tysięcy metrów. I w pewnym momencie w czasie tego programu 15 lat, kiedy wierceniami
poszukiwano te wszystkie złoża, przyszło polecenie ze wschodu, aby wiercić tylko do 4 km. Bo nasze złoża na południu są na głębokości 7 km, na północy 5 i na zachodzie 5 km. A tutaj, jak Państwo widzą, jakąś nitkę chcą do Norwegii czy przez Danię tutaj. No nie wiem, dla kogo te złoża, dla kogo te bogactwa mają w końcu pozostać. Przecież my jesteśmy suwerenem naszego państwa i my mamy prawo do korzystania z tych bogactw. Proszę Państwa, na nasze zasoby czyha bardzo dużo narodów i państw. Proszę zwrócić uwagę, to jest Polska i podział Polski na regiony, przygotowany znowu przez komunistów w czasie rządów Millera, ale zatwierdzony przez premiera Marcinkiewicza, który wszystkie decyzje uzgadniał z braćmi bliźniakami. I to zatwierdzenie jego poszło do Unii Europejskiej. Bardzo niebezpieczna gra. Myślimy, że to jest sprawa Niemców, którzy do tego dążą. Czy nam ma zostać Księstwo Warszawskie? Dlaczego jest to możliwe, że te zasoby nasze, będzie mówił o tym pan dyrektor Lotytko, są zagrożone? Dlatego, że z Konstytucji, to jest 1997 roku, za sprawą Bronisława Geremka i Aleksandra Kwaśniewskiego wycofano dwa główne zapisy, że ziemia i zasoby przyrodnicze są własnością narodu. Zapisu nie ma. I drugi zapis, który działa na utratę suwerenności i niepodległości, polega więzieniu łącznie z karą śmierci. A podpisanie traktatu lizbońskiego na warunkach gorszych niż to uczynił Bundestag, myśmy oddali w warunkach pokojowych suwerenność i niepodległość, bo oddaliśmy całowładność i samowładność państwa. Uczynił to Lech Kaczyński i premier Tusk i minister Sikorski. Gdyby nie wycofano tego zapisu, to oni by mogli podlegać karze śmierci. Bo mamy lasy, mamy wodę pitną, mamy miedź, mamy siarkę, mamy węgiel. I dość mądre, wykształcone społeczeństwo. Mamy żeby je zniewolić. Mamy tytan, mamy 500 kilometrów wybrzeża, mamy ziemię żyzną, mamy miejsce do złotego interesu jedwabnego szlaku. To jest najbardziej dla nich niemiłe. Więc jest tylko, mają tylko problem, wiesz, z kim? Nie. Z tobą, ze mną, z Przemkiem. Z nami mają problem. Wiesz, co by chcieli? Żeby nas nie było. Słuchajcie, ale... Żeby nas było tylko tyle, żebyśmy pokornie, z uśmiechem na ustach, byli cichą, taktowną, mało wymagającą służbą. Można? Czyli szabę z gojami, żebyśmy byli. Żebyśmy nocniki wynosili z podłóżek. Jesteśmy usypiani, jesteśmy uspokajani, nic się nie dzieje, całe wszystko spokój, a nagle się okaże, że spłacamy, jesteśmy oszukiwani, bo polski rząd twierdzi, że one są nieopłacalne, żeby je wydobywać i tak dalej, ale zaraz się okaże, że koncesje na wydobywanie tych zasobów naturalnych dostaną firmy amerykańskie albo izraelskie i nagle się wszystko stanie opłacalne, tak? Przecież co się dzieje z kopalniami na Śląsku w tej chwili? Wszystkie kopalnie polski rząd pozamykał, górników wysłał na kilkuletni urlop, płacąc im 4000 zł miesięcznie za siedzenie w domu przez kilka lat, bo ogłosili, że kopalnie są nierentowne. Teraz te kopalnie wykupują Niemcy i nagle one są rentowne, tak? Czyli rozumiem, że stawiasz taką tezę, że zostaną te roszczenia spłacone w naszych dobrach naturalnych, które są warte de facto biliony. Biliony, które by zapewniły wielu generacjom Polaków dobrobyt, tak? Dobrobyt na 200, na 300 lat. Opcja ewakuacji Izraela gdzieś indziej i być może Polska jest przygotowywana właśnie jako miejsce na ewakuację Izraela i dlatego te roszczenia są tak ważne, bo to jest taka wyprawka dla Izraela, żeby mieli za co się osiedlić w Polsce, tak? Wy sobie weźmiecie przesmyk suwarski, gdzie są te wszystkie najważniejsze dla świata metale,
jeśli Polska by zaczęła je wydobywać, to byłaby potentatem światowym na następnych 200 lat, tak? To są ogromne złoża i być może już coś zostało dogadane. Ja tylko chcę podsumować. Nowy Jork, najpierw o godzinie 1 po południu pod konsulatem Izraela. Następne protesty w tym samym dniu i o podobnych godzinach są organizowane w Hartford, w Bostonie, w Chicago oraz w Los Angeles. I oprócz tego są organizowane protesty wspomagające w innych krajach świata. Protest w Manchesterze, w Szwecji jest organizowany protest. Dlaczego PiS wbrew swojemu elektoratowi prowadzi tak obrzydliwą, filosemicką, antypolską politykę? Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi żadnej polityki. Prawo i Sprawiedliwość już spełnia żądania strony żydowskiej i tylko utrzymuje to, stara się utrzymywać to w tajemnicy przed polską opinią publiczną. To jest obrzydliwe, bo roszczenia żydowskie są jawnie głoszone i to nie jest żadna tajemnica. Natomiast tajemnicą jest to, dlaczego polskie władze, ale nie tylko rząd, ale również nieprzejednana opozycja zachowują tu milczenie w tej sprawie, ani nie odważają się pisnąć nawet słowem. To pokazuje, że jak chodzi o ważne sprawy dla państwa, to zarówno obóz dobrej zmiany, jak i obóz zdrady i zaprzaństwa zachowuje się identycznie. Jest już wyznaczony specjalny urzędnik w ambasadzie amerykańskiej. Wystarczyło wysłuchać głosu szefa dyplomacji amerykańskiej, gdzie powiedział jasno, że należy tą ustawę realizować i liczę na to, że Polacy się wywiążą z tej ustawy. Jasiu, jak wygląda rzeczywistość, a przede wszystkim rola stosunków polsko-amerykańskich. To o czym Państwo jesteście świadomi? Pytanie tylko, w jaki sposób, robicie to świadomie, a w jaki sposób wypychacie tę świadomość, co robią z nami Stany Zjednoczone. A może to nie stanowi w ogóle dla Was żadnego problemu? Stanowi. To dlaczego nie mówicie narodowi, jak jest? To jest właśnie klasyka tej władzy. Nieważne, czy to jest Platforma Obywatelska, nieważne, czy to jest PiS, tam machniemy. Jaki problem? Naród i tak zrozumie, albo nie zrozumie. Pal licho naród.